I witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Magad. witam was moi drodzy w kolejnym materiale na kanale. I Tym razem omówimy sobie nowość w moim porcie, dla wielu już to okręt dobrze znany, czyli amerykański pancernik dostępny za punkty badawcze, czyli Sekundarkowo Montane w wersji z większym kalibrem, czyli Ohio. Obejrzymy sobie tu jedną z ostatnio takich ciekawszych bitew, które zagrałem, postaram się z tego okrętu wycisnąć jak najwięcej, ale chyba to jest mój błąd póki co. Ale jakieś tam już odczucia na temat tego okrętu mam, już mniej więcej wyczułem, jak go wykorzystywać, żeby okręt sprawiał się dobrze i robił swoją robotę, czyli tłuk z sekundarek i dobijał z głównej artylii albo odwrotnie, jak kto woli. Więc omówimy sobie to na przykładzie tej bitwy. Ja wam tutaj nie będę pokazywał, może wam chociaż pokażę. Także mam przygotowanego tutaj kapitana. Oczywiście nie jest to żadna rewelacja, to jest full sekundarkowy kapitan. Jak on wygląda, powinniście wszyscy wiedzieć. Jeżeli nie wiecie, to ja już wam tutaj pokazuję, jak to się prezentuje w moim wykonaniu. Otóż wygląda to moi drodzy następująco. Ulepszenia. Na pierwszym slocie przeżywalność sekundarki, na drugim slocie. Nie wiem czemu to się wcisnęło. Miało być to. Ok. Na trzecim slocie zasięg sekundarki, na czwartym zapobieganie uszkodzeniom, skracanie czasu pożarów, przepraszam, potem zasięg. Kolejny slot to jest standardowe ulepszenie dla amerykańskich pancerników, takie unikalne w zasadzie. No i kapitan. Jak widać, czyli zapobiegawcze utrzymanie, yy, strzelec wyborowy, adrenalina, nadzorca i trzy perki na sekundarkę szmatki, jak widać. I będziemy sobie na podstawie tego kapitana omawiać parametry tego okrętu. W międzyczasie możemy sobie oglądać bitwę. Oczywiście bez porównania do montany się raczej nie obędzie, bo to w zasadzie ten sam kadłub, tylko inna specyfika okrętu, więc będziemy się tutaj na tym dosyć mocno skupiać. Więc tak, pierwsza różnica, jeżeli bierzemy pod uwagę Montanę i Ohio, to jest kaliber i y, ogólne y, właściwości artylerii. Ohio ma 4x2 457 mm, a Montana ma 4x3 406 mm. Przy czym zasięg na Montanie wynosi 23,7 a na Ohio to jest 21,7 7 także kilka kilometrów tracimy. Ale tu już się zaczyna robić inaczej. Gdyż yy, przeładowanie na montanie jest nieco krótsze, bo to tam są w okolicy jednej sekundy się mieścimy z tym przeładowaniem, ale właściwości artylerii tutaj już zaczynają odbiegać od siebie, gdyż yy, artyleria główna na montanie ma Sigma 1.9, rozrzut maksymalny wynosi 297 metrów. A jak przejdziemy sobie na Ohio, to mamy tutaj Sigma 2.0 i maksymalny rozrzut 244. Także te działa są no, przyzwoicie celne, nawet powiedziałbym, że dobrze celne, także... Nie mam problemu z tym, żeby jakieś ładne salwy komuś pakować. Oczywiście zdarzy się jak to w każdym okręcie, że idealnie zburtowany okręt zostanie obramowany, no ale te, tego nie przeskoczymy po prostu. Artyleria wygląda następująco. Szansa na pożar tymi pociskami, na podpalenie wynosi 45%, bo to jest duży kaliber, więc w ostateczności, jeżeli nie mamy kogo bić z pepanców, wiem, że to one się tam jakoś podbijają te pociski, to możemy gościa sobie podpalać. I właśnie zamiast zapobiegawczego utrzymania, chyba wziąłbym eksperta w ładowaniu na pierwszym perku i chyba tak właśnie sobie zrobię. Nie jest to duża różnica, a no tutaj za bardzo nie ma co padać, no bo co, ster, silnik, artyleria raczej zniszczona nie zostanie. A skrócenie przeładowania w sytuacji, kiedy nie mamy przeciwnika burtą zawsze się przyda, także tutaj polecę chyba jedną drobną zmianę. Jeżeli chodzi o to sekundarka, ma moi drodzy zasięg 11,3 km. To jest 10 podwójnych dział 127 mm, czyli takich, jakie stanowią główne uzbrojenie giringa. Te działa mają jako takie przyzwoite kąty, więc nie ma tutaj problemu z tym, żeby one sobie strzelały, nawet jeżeli za mocno burdy nie pokazujemy. No, sekundarka montany wynosi tylko 6 km, ale montana to nie jest okręt sekundarkowy przypominam, chociaż są tacy takie orły, co sekundarkę, sekundarkę na montanie robili. I tak, jak tym okrętem grać, żeby było w miarę efektywnie? Otóż yy, największym błędem, jaki ja popełniam do tej pory, jest zbyt szybkie parcie do przodu, żeby wykorzystać sekundarkę, czyli to, z czego ten okręt słynie, bo ta sekundarka i dobrze podpala, jest dosyć celna. Jeżeli chodzi o parametry, no to yy, szansa na pożar wynosi tutaj 10%. Przeładowanie w tej konfiguracji, którą Wam pokazuję, wynosi 3 sekundy. No, i tych dział mamy 5 na stronę, także 10 pocisków nam leci co 3 sekundy w kierunku przeciwnika z szansą podpalenia 10%, także jakbyśmy mieli dobrego DDK na pokładzie, jeszcze zamontowanego. Celność przy czym też nie jest jakaś tam tragiczna, więc z tymi sobie poradzimy jakoś. Jeżeli chodzi o samoloty, to niestety będziemy cierpieć od bomb przeciwpancernych. Zawsze atak na Montanę, przepraszam, na Ohio będzie przypłacony stratą kilku samolotów, no ale jednak wiadomo, że w końcu te bomby nas dosięgną prędzej czy później. Zwłaszcza jeżeli ktoś tam tę pelotkę będzie ostrzeliwał z obeków i będzie nas w ten sposób karcił. Także wydaje mi się, że pelotka jest no, przyzwoita, przyzwoita, ale oczywiście pełnego bezpieczeństwa nie zapewnia i to chyba na żadnym okręcie nawet. Teraz tak, wróćmy do tego, jak tym okrętem zagrać, żeby się grało dobrze. Grać nim tak samo jak się gra z sekundarkowym Kurfurstem, czyli na początku trzymamy względny dystans, korzystamy z jednego z takich ciekawszych feature'ów tego krętu, a to jest, moi drodzy, czas przeładowania grupy naprawczej, bo ona nam się tutaj przeładowuje 38 sekund, gdzie na montanie trwa to przeładowanie sekund 80. Także możemy dużo szybciej odzyskać duże ilości HP, jeżeli jesteśmy paleni na przykład, bo za szybko żeśmy się wyrywali do przodu. Przeciwnik nas trochę sfokusował, dostaliśmy kilka pożarów i jest trochę krucho z hapsem. To spokojnie, możemy sobie tutaj to HP dosyć szybko odnowić. Także z HP powinniśmy mieć jako tako bez problemu. Musimy po prostu przetrwać pierwszą fazę bitwy, gdzie wszyscy strzelają na daleko. Potem jak już trochę sytuacja na mapie się rozluźnia i przeciwnik troszeczkę mniej planuje i bardziej, znaczy może mniej planuje, może mniej kampi, bo planowanie od przeciwnika to jest zbyt duże chyba słowo, żeby przeciwnik planował cokolwiek. Ale to jest okręt, tak jak no, większość sekundarkowych okrętów, okręt z drugiej fazy bitwy, czyli kiedy już powoli, powoli te okręty zaczynają się do siebie zbliżać. No, bo w takiej sytuacji jak ja tutaj byłem, że w pewnym momencie w tej bitwie byłem pierwszym celem, jaki przeciwnik widział, jak i do jakiego strzelał. Zwłaszcza, że ten Smoleński jeszcze siedzi w dymie, to jest raczej spore utrapienie. To to HP topniało dosyć szybko. Także trzeba po prostu obserwować mapę, obserwować sytuację. To na pewno troszeczkę niektórym graczom się będzie. Nie podoba, że trzeba coś obserwować, żeby wykorzystać dobrze okręt, ale. Teraz się pyta pojawia pytanie, czy brać Ohio, czy brać sławę? Powiem wam tak. Oba te okręty są bardzo dobre. Sława to jest no fenomenalna celność, ale jest w pewnym stopniu zależna od przeciwnika, bo tam musimy czekać na to, aż ktoś nam pokaże burtę, żeby skarcić go tak jak należy. Jeżeli ktoś będzie sobie kampił dziobkiem w naszym kierunku, czy tam rufą, no to będzie mieli raczej większy problem z tym, żeby jakoś sensowny damage mu zadać, a Sława jest na tyle miękka niestety, że będzie w większości przypadków srogi omot dostawać też, jeżeli będzie zbyt blisko. Także zdajemy się tutaj na, los, na łaskę przeciwnika, bo musimy sobie właśnie tutaj yy, zrobić coś takiego, że szukamy odpowiednich celów. W przypadku Ohio nie ma czegoś takiego. Jeżeli się uprzemy, to możemy sobie zrobić jakieś lolo i kogoś z tej sekundarki rozstrzelać. Miałem bitwę, w której wypłynęło mi jaki zuki na yy, kilku kilometrach. Torpedował, co prawda trafił i dobił mnie, bo byłem już tam na małej ilości hapsa. Ale został rozmontowany przez sekundarkę do zera z full hapsa. Także ta sekundarka sobie radzi wyśmienicie. I gdyby mnie ktoś zapytał, co wybrać: czy Ohio, czy Sławę. To ja bym powiedział Ohio, bo jest bardziej samowystarczalne niż, niż sława. Bo na sławie, tak jak wspomniałem, musimy polegać na błędach, które popełnia przeciwnik. A tutaj wystarczy, że troszeczkę przeżyjemy do takiego etapu bitwy, gdzie przeciwnicy będą już mniej ostrożni i bardziej będą chcieli coś tam powalczyć, zrobić jakiś damage i będą podchodzili bliżej. Wtedy możemy w pełni wykorzystać potencjał tego okrętu. Ja też muszę sobie to wbić do łba, bo często zbyt szybko idę do przodu i to się kończy niestety szybkimi wycieczkami do portu. Ta bitwa chyba była taka póki co najbardziej przyjemna dla oka. No i korzystając z tego, że artylerii mamy jaką mamy, to możemy sobie tutaj na duże dystanse postrzelać. Oczywiście możemy jeszcze sobie wybrać między, właśnie widzicie tutaj spoterem albo myśliwcem. Ja oczywiście używam spotera, bo myśliwiec jest totalnie bez sensu, zresztą jak i pelotka na większości okrętów. O, spójrzcie, piękny kurs. Gościu minimalnie skręca i wszystko wpada do wody. Takich sytuacji miałem wiele, kiedy stojąca full burtą Yamato, stojąca, nie stojąca, stojąca Yamato nie dostaje nawet jednego pocisku z salwy. Także to jest codzienność, tego się po prostu ominąć nie da. Co więcej, jeszcze pojawiają się pytania, czy brać Paulo Emilio. Paulo Emilio ma tę samą zależność, którą ma sława. Otóż, moi drodzy, jest zależna od tego, jak głupiego przeciwnika dostaniemy do drugiej drużyny. Jeżeli trafi nam się naprawdę ktoś, kto pozwoli się podejść na tak blisko, żeby zrobić to, do czego Paulo Emilio jest stworzony, czyli podpłynąć na pełnej prędkości w dymie, wsadzić mu torpedy z bliska i uciec, no to wtedy będziemy się na nim bawić dobrze. Ale jeżeli takiej sytuacji nie będzie i będzie camperiada gdzieś tam na daleko, no to Paulo Emilio będzie ciężki do grania. Także i Sława i Paulo Emilio są zależne od tego jak bardzo głupich przeciwników tam wylosuje Ohio, tą zależność troszeczkę niweluje, bo po prostu możemy sobie wybrać cel oczywiście wiadomo, im szybciej, im głupszy zrobimy ten rajd to tym krócej pożyjemy, ale możemy sobie sami stworzyć sytuację, w której w pełni wykorzystujemy ten okręt na Ohio, przepraszam, na Sławie i na Paulo Emilio jesteśmy już jednak zależni od drużyny przeciwnej, także tam gramy tak jak przeciwnik pozwala, a tutaj w dużo mniejszym stopniu tak jest, ale jesteśmy bardziej samodzielni i sami możemy sobie po prostu wypracować to, żeby ten okręt wykorzystać. I wydaje mi się, że na ten moment to jest wszystko, co chciałbym na temat tego okrętu Wam powiedzieć. Gdybym miał go oceniać w skali od 0 do 10, to dałbym mu, no, myślę, że takie 8,5 bo to jest twardy kadłub, to jest Montana, tutaj tego aż tak prosto nie da się przebić, nie da się tego zniszczyć, więc odpowiednio ustawiony i skontowany ten okręt będzie sporo wytrzymywał. Sekundarka jest bardzo dobra, ja uwielbiam okręty pod sekundarkę. Działa mamy celne, mamy mocne działa, ale niestety często pojawiają się werpeny. Przy takim kalibrze to jest raczej oczywista sprawa. Szybko przeładowująca się grupa naprawcza, czy tam naprawcza, nie, grupa naprawcza, naprawcza ratunkowa to jest ta pierwsza chyba. No w każdym razie HP, ta, która przywraca HP, przeładowuje się dosyć szybko, także jesteśmy w stanie w krótkim czasie odnowić duże ilości HP i przeciwnika troszeczkę zaskoczyć, bo wypływamy sobie na powiedzmy, dwie minutki traci na oczu i wracamy, mamy sporo więcej HP. Także to jest niewątpliwa zaleta tego okrętu. Czy warto ten okręt sobie wygrindować? Moim zdaniem tak. Jeżeli ktoś chce okręt do snajpienia z dużych odległości, no to raczej bym nie polecał, bo to aż taki wymarzony snajper nie jest, mimo tego, że jest naprawdę celny. To jednak wydaje mi się, że sława będzie lepsza w tym aspekcie gry. Ale jeżeli ktoś lubi sobie robić jakieś ostre wjazdy, to widzicie, ja teraz wjeżdżam na trzech przeciwników, także no nie może się to skończyć inaczej niż moją podróżą do portu. Zwłaszcza że tu lecą jeszcze samoloty, ale ja bym z czystym sercem, gdyby ktoś mnie zapytał, czy brać Ohio, ja powiem brać. Także 8,5 na 10 daję temu okrętowi. Gdyby on miał torpedy, to by byłby totalnie OP, ale żadnego pancernika z torpedami u Amerykanów póki co nie mamy. Tutaj taka przyjemna sytuacja. Jeden. Drugi, mamy dublecik. Niestety w powtórkach nie wiem czemu nie, po, nie, nie pokazuje mi osiągnięć, tylko pokazuje mi barytki, no ale mniejsza o to. Było chyba tutaj wsparcie i właśnie ten dublecik. No i tutaj szkoda, że nie powalczyłem dłużej, że naprawek nie wystarczyło. No tutaj trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli mamy tych naprawek niewiele, a szybko się przeładowują, to możemy je szybko wykorzystać. Także w tym materiale to jest wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i na razie.